Cześć moi drodzy, w dniu dzisiejszym bardzo specyficzny test w moim wykonaniu, ponieważ otworzymy sobie 20 brązowych paczek. Uznałem, że 20 to jest taka liczba w porządku. Wejdę w to za 15 tysięcy i zobaczymy, czy rzeczywiście jest to sposób na zarabianie, czy też po prostu wyjdę na tym na minus. To wszystko okaże się za moment. Oczywiście całe podsumowanie zrobię wam, gdyż wszystko uda się sprzedać, albo większość uda się sprzedać na sam początek filmu, żeby lepiej zacząć. Może otworzymy sobie te playerpiki, które się dostawało tam za zadania. Weźmy sobie Wlachowicza w pierwszym, w drugim, być może troszkę lepiej, może 8 ,5. chociaż, o tak, mamy Fila Fodena. Anglik z mojego ulubionego klubu no i zobaczmy trzeci player pick. Tutaj powinno być już troszkę lepiej. Mamy diogo żotę więc kolejny zawodnik 7.5 na pewno te karty się do czegoś przydadzą. Serwer na Discordzie Coins Kingdom oferuje porady dotyczące handlu oraz inwestycji, które są analizowane przez ludzi z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Poprzez regularność oraz wspaniałą atmosferę na serwerze będziecie w stanie notować regularne zyski FIFA 23. Serwer posiada również własną stronę internetową coinskingdom. .com. Polecam regularnie śledzić serwer oraz mój kanał, ponieważ będą organizowane konkursy dla widzów, w których będzie można otrzymać dostęp do serwera VIP zupełnie za darmo. No i pierwsza karta, która wydaje się, że kosztuje troszkę 1000 końców. Zobaczmy sobie dalej. Być może sprzedam go za około 900 monet. Myślę, że to taka realna kwota, żeby po prostu tego zawodnika sobie sprzedać. Ale strasznie dużo jego jest na rynku transferowym. No a może na nie będzie troszkę szybciej. No a w tym samym czasie, może powiem o kartach meta, czyli kartach jak najbardziej grywalnych. Mianowicie one powinny w najbliższym czasie sobie wzrastać. Ponieważ ostatnio był taki okres, że po po prostu sobie one spadały, no to teraz prawdopodobnie będzie to odbicie jak to zwykle bywa na rynku transferowym i po prostu zobaczymy wzrost zawodników jak najbardziej grywalnych. No i ten zawodnik kosztuje rzeczywiście 1000 końców. Aha, bo za mniej się go nie da sprzedać. No dobra, no to mamy pierwszego faila, no ale może się uda. Akurat nasz może zejdzie. Kolejny zawodnik 350, no chyba kolejny zawodnik za 200 monet. Jak na, jak na razie nam idzie naprawdę bardzo, ale to bardzo słabo, no i nie ma co liczyć na zarobek z tych dwóch paczek. Ja to przy otwieraniu pierwszej paczki popełniłem mały błąd, ponieważ tak naprawdę powinien quicksellować nawet te herby, kontrakty, no bo to jednak zawsze są jakieś monety, no i tak naprawdę quicksellując sobie te trzy herby mam już 112 monet z poprzedniej paczki, więc coś się tam zwraca, więc tak naprawdę wystarczy, że sprzeda się dwóch zawodników plus quickselle, no i powinniśmy być po prostu na plus. Na razie nie ma nic powyżej 200 monet. Jest to totalnie tragiczne, co nam leci z tych paczek. Żadnych fajnych kart, totalnie nic nie możemy możemy zrobić. No a trenera raczej też nie sprzedamy Więc po prostu klikselujemy sobie to wszystko, żeby to się jakkolwiek zwróciło. Widzicie 232 monety. Kolejna paczuszka leci, odpalana jest właśnie w tym momencie na ekranach. 200 monet w przypadku tego zawodnika, ale zobaczmy sobie, o widzicie, dostajemy takie 250 monet i to już jest praktycznie zwrot paczki, więc to jest też bardzo przydatna karta jeśli chodzi o otwieranie tych paczek. Zobaczmy sobie tego zawodnika, mamy 400 no nie, również jest to 200 monet. Niestety nic totalnie nam dzisiaj nie leci. No i chyba mamy pierwszego zawodnika który tak naprawdę coś kosztuje 1100 monet, myślę, że to jest cena, za którą ten zawodnik powinien sobie zejść. Więc mamy coś, co naprawdę fajnie kosztuje. Fajnie też jest, gdy dostajemy czterech zawodników w paczce. Ponieważ oczywiście więcej zawodników to większa szansa na to, że któryś z nich będzie cokolwiek warty. Generalnie te karty za 200 monet sobie schodzą, więc jeśli na przykład sprzedamy sobie dwie takie karty plus Quixel kart, no to oczywiście już jesteśmy na plusie, więc no to jest na pewno pozytywna sprawa, jeśli o to chodzi. Przed momentem też miałem zawodnika takiego zwykłego brązowego, nieświecącego, bo oczywiście te świecące zazwyczaj przynoszą więcej zysku, który kosztował sobie 450 monet, mimo tego, że był z totalnie słabej narodowości. Więc to jest po prostu też y, informacja dla was, żeby sprawdzać każdą kartę osobno, nie zważać uwagi i tak naprawdę nie zwracać uwagi y, na y, narodowości, ponieważ nawet te słabsze narodowości mogą czasami y, przynieść nam odpowiedni, y, fajny profit. Y, na przykład tutaj mamy świecącego Niemca, spodziewałbym się, że kosztuje więcej, no a prawdopodobnie kolejny zawodnik za 200 końców. No na przykład tutaj mamy kolegę, który jest dużo gorszej narodowości, y, no, ale za to jest z ligi francuskiej z Montpellier, no i widzimy, że właśnie strzedł sobie za 950 monet, więc ja Spróbuję go wystawić za 1000 końców i powinno również się to powieść jak najbardziej, więc 1000 monet powinno być odpowiednią kwotą za tego kamerańskiego zawodnika. No i teraz paczka numer 10. Mamy tutaj Chińczyka, który pewnie nic nie będzie warty, no bo zazwyczaj te takie azjatyckie narodowości mało co grają w Europie, więc nie są po prostu zbytnio drogie w samej grze, ale na przykład Anglik, No nie. Sami widzicie, że tutaj też totalnie nic nie jest warty, ten zawodnik. No i widzicie, czasem trafi się paczka. W paczce, którą możemy sobie oczywiście otworzyć. Karty w niej są wymienne, no i na przykład taki austriacki zawodnik za 550 monet sobie w niej wpada. No są to też takie rzeczy, które po prostu sprawiają, że łatwiej jest na tym wszystkim zarobić. Moi drodzy, jestem już po otworzeniu wszystkich paczek, no i widzicie, że tych kart jest tutaj naprawdę dużo jeszcze do sprzedania, no ale to co mnie cieszy, to to, że po prostu te karty wymienię niż tak naprawdę 10 minut, gdy to otwierałem i wystawiałem, no może 15 minut. Thank you po prostu w dużej dosyć ilości sobie schodzą, więc widzicie, że po prostu niektóre karty już sobie szybko zeszły, inne potrzebują może troszkę więcej czasu, ten kolega za 1100 sobie zszedł, no i widzicie, trafiacie na przykład taką kartę, no i ona tak naprawdę daje wam profit yy, na trzy paczki, yy, no bo paczka kosztuje 350, no on za 1100, no i wyrównuje wam ten tak naprawdę trzech paczek, więc to, no to oczywiście zależy od szczęścia, jak wam to wszystko tutaj poleci, ja sobie poczekam do końca tej godziny, aż te karty po prostu zejdą bądź nie, no i wtedy zrobimy sobie Podsumowanko tego, jak po godzinie to wszystko wygląda. Zatem, moi drodzy, jesteśmy po pierwszej godzinie wystawiania kart. Wystawiłem sobie karty ponownie. No i jak możecie zauważyć, na początku miałem 255 tysięcy, teraz już 2000 około, 2000 na plusie. Oczywiście, żadne inne transakcje, które tutaj widzicie, nie były wystawiane podczas tej godziny, bo oczywiście, byłoby to kompletnie bez sensu. Mamy tutaj karty brązowe, które sobie schodziły. Wszystkie wam teraz przelecę, żebyście dokładnie to wszystko zobaczyli, ile tego wszystkiego się sprzedało. Pełne 4 strony. No a pozostałe karty sobie jeszcze schodzą. Jest tych kart dosyć sporo, bo jest ich aż 27. No i zakładając, że gdyby się wszystkie sprzedały za 200 monet, to mamy jeszcze 5400 dodatkowo, więc jak najbardziej jest. Tutaj profit. Oczywiście, ten profit nie jest duży, jest to bardziej przeznaczone dla niższych budżetów, ale też o to prosiliście. Niektórzy z Was w komentarzach prosili właśnie o to, żebym ujął, też wziął pod uwagę mniejszy budżet, no i dlatego też po prostu nagrałem taki film bardziej dla niższego budżetu. Oczywiście, sposób bardzo prosty, nie musimy się tutaj totalnie przemęczać, no a możemy zarobić może niewiele, ale zawsze coś. Oczywiście, tak jak już wspominałem, zależy to w zupełności od szczęścia, ale tak naprawdę na minus jest bardzo ciężko. Bo nawet ja w ciągu godziny wyszedłem sobie na plus. No a pamiętajmy, że jeszcze, oczywiście, te karty troszkę czasu potrzebują, żeby sobie wszystkie zeszły. Pewnie gdybym nagrał test powiedzmy nie wiem 100 paczek albo 200 paczek Nieważne po prostu większej ilości paczek to ten zysk byłby pewnie większy No bo tak jak mówię ciężko wyjść sobie na tym na minus O mamy walkout mamy Wojtka Szczęsnego Fajnie że wleciał właśnie Wojtek do naszego klubu w tym momencie Jednak warto pamiętać że przy takim teście większej ilości paczek Mamy też do czynienia z czymś takim że te po prostu te karty potrzebują więcej czasu na to żeby się sprzedać No bo jednak to nie są karty złote że wystawiamy sobie najtaniej no i te karty sobie schodzą, no nie do końca to tak działa, niestety to tak nie do końca działa, po prostu te karty brązowe, tak samo mają w sumie srebrne karty, potrzebują troszkę więcej czasu. No, i kolejny przyjemny traf na koniec filmu z paczki, mega paczki yy, Tony Cross 88. Bardzo fajnie, że Tony Cross nas odwiedził. No, i mamy kolejną kartę, która jakoś tam się przyda. No, i w tym momencie, otwierając tą ostatnią paczkę w dzisiejszym filmie, dziękuję Wam za cały film. Na pewno test dosyć ciekawy. Pewnie jeszcze kiedyś się odezwę w tej sprawie i będę komentował, czy to się opłaca, czy też nie. Yy, może w przyszłości, gdy otworzę tych paczek więcej. Yy, no, ale na dziś to by było na tyle. Trzymajcie się, no i cześć.